Cześć, witajcie, ja jestem Shayson, witam was w kolejnym odcinku z GTA 6. Informacje, newsy z tego świata właśnie. Dzisiaj pogadamy sobie o plotkach, które sugerują, że mapa GTA 6 będzie zawierać znacznie więcej lokalizacji niż tylko Vice City. Oczywiście wszystkie te informacje są plotkami i spekulacjami, nie są potwierdzone przez Rockstara, także miejcie to oczywiście na uwadze. Ja jestem Shayson, prowadzący tego kanału i zapraszam was do tego odcineczka. Także zapnijcie pasy i przygotujcie się na zadłużenie się w świecie ekscytujących newsów, przecieków, gdy odkryjemy najnowsze plotki dotyczące właśnie jednej z najbardziej wyczekiwanych gier roku, czyli Grand Theft Auto 6 od Rockstar Games, których fani oczywiście nie mogą się doczekać i z niecierpliwością czekają na filmy Shaysona oraz inne wieści z tego świata, bo w internecie aż huczy od spekulacji i oczekiwań przywitanie godne jakiegoś filmu z Hollywood, co nie? Dobrze, przejdźmy teraz do odcinka, już się nie będę wygłupiał. Plotki głoszą, że GTA 6 może obrać nowy, ekscytujący kierunek, wprowadzając tutaj nie tylko jedną, a dwie postaci grywalne. W poprzednim GTA mieliśmy choćby to trzy, czyli mieliśmy tutaj Trevora, Franklina, Michaela, ale w poprzednim GTA 4 mieliśmy tylko, w zależności od DLC, tak, mieliśmy jedną postać głównie. A w przypadku GTA 6 mówi tutaj o Lucy i Jasonie, zresztą zdjęcia Lucy też wyciekły, jakieś tutaj animacje, projekty. To może wam pokażę. Teraz macie na ekranie, proszę bardzo. Tak wygląda, tak jest projekt Lucy na tle Lambo. Oczywiście, jeśli plotki się potwierdzą, to gracze będą mogli się wcielić tego właśnie tutaj ten duet, który jest inspirowany legendarną parą przestępczą Bonniego i Clyda. Dzięki temu tutaj zabiegowi mi się wydaje, że GTA 6 z pewnością zapewni wrażenia gry, jakiej do tej pory nie graliśmy w przypadku GTA na pewno. Ogromny wyciek ostatnich lat potwierdził, że zarówno Jason, jak i Lucia będą w grze i że oboje będą grywalnymi postaciami. To nie koniec emocji. Fani są podekscytowani możliwością, że znowu zobaczą kultowe miejsca z serii Vice City i Rockstar Games znowu przeniesie całą rozgrywkę do Miami. I tutaj możemy powrócić do choćby, nie wiem, potężnego miasta tętniącego życiem i oświetlonego masą neonów, jakie mieliśmy w przypadku poprzedniej części Vice City. Chociaż ostatnio na live rozmawialiśmy tutaj z graczami, z moimi widzami i też moderatorami na temat tego, że kurczę, czemu Rockstar nie zrobi nowego miasta? To byłby co prawda ciekawy pomysł, mi się wydaje. Nie wiem, chcielibyście zobaczyć jakieś inne miasto, które do tej pory nie było na przykład w żadnym GTA? Dajcie znać w komentarzach. Ale nie odbiegając z tematu, jeśli ponowna wizyta w Vice City nie wystarczy, by przyspieszyć wasze bicie serca, spekulacja głosi, że GTA 6 może również zabrać graczy za granicę na ekscytujące przygody w Meksyku, jeszcze bardziej tutaj rozszerzając uniwersum gry. Donoszono również, że GTA 6 może nie tylko tutaj przenieść nas z powrotem do Vice City i Meksyku, ale także zabrać nas do innych regionów Ameryki Południowej zgodnie z wcześniejszymi przeciekami oczywiście. Twitterowcy tutaj w różnych tweetach sugerują, że GTA 6 może rozpocząć się od tej intensywnego prologu, którego akcja toczy się w Brazylii, rok 2003, gdzie rodzice bohaterów spotkali się w tej tragicznych sytuacjach, tak? Kiedy użytkownik został zapytany, czy GTA 6 będzie miało miejsce w Miami, czyli Vice City, i niektórych częściach Brazylii. Informator odpowiedział, że ma 80% pewności, że w grze pojawią się jeszcze bardziej ekscytujące lokalizacje takie jak Cuba czy Carter City. Dla tych, którzy nie znają, Carter City to ponura, fikcyjna lokalizacja, która była właśnie tutaj sceniką wciągającej gry Manhunt, która jeszcze bardziej rozszerza uniwersum Grand Theft Auto. Chociaż te niezweryfikowane plotki należy traktować ze przymrużeniem oka, nie możemy się powstrzymać od niecierpliwego oczekiwania na oficjalne ogłoszenie strony Rockstara. Społeczność graczy, też czeka, tak? Ja czekam, wy czekacie jakiekolwiek wyjście na temat GTA 6. No wszyscy nie możemy się doczekać, żeby Rockstar w końcu jawił jakiś tam zwiastun GTA 6 czy jakiś teaser. Mamy maj i są też informacje, że może w tym miesiącu zobaczymy coś więcej, ale tak jak mówię, nie jest to nic pewnego, a ja trzymam za to wszystko kciuki, nie, oczywiście. A wracając jeszcze do tematu Lucy, która ma być jedną z grywalnych postaci w Grand Theft Auto, to w ostatnim czasie pojawiło się masę rzutów ekranu, które jakby bumerang krążyły po całych forach w internecie, Reddity, 4chany czy inne Twittery. Była to rzekomo pierwsza oficjalna grafika prezentująca sylwetkę Lucy, czyli właśnie głównej protagonistki. Bohaterka GTA 6, chociaż postać widzieliśmy w tych całych tych wyciekach, graczom udało się tutaj ją troszeczkę odtworzyć wizerunek, tak? Jeden z utalentowanych grafików, Hossein Dibla, na blisko 3-minutowym filmie zaprezentował swoją wizję postaci Lucy
Jak możemy tutaj wyczytać na profilu, autor inspirował się przede wszystkim wyciekami, które trafiły do sieci już ponad 7, 8, 9 miesięcy temu, tak? W chwili będzie rok, jak to wyciekło. Animacje stworzone przez AI grafika oferują tutaj model postaci. Mamy już tutaj bowiem do czynienia z dużymi dawkami szczegółowości. Sylwetka jest nie tylko zbliżona do tej, co oświetliliśmy w rzekomych wyciekach przed kilku miesięcy. Bohaterka wygląda także bardzo podobnie do rzutów ekranu, które trafiały tutaj na różnego rodzaju forach. Najprawdopodobniej kolejnym projektem realizowanym przez Hoseana Dible będzie drugi protagonista, czyli Jason. Tymczasem spójrzcie na sylwetkę Lucy, bowiem w tym tej filmie artysta naprawdę sporo się napracował. Link do tego filmu będziecie mieli oczywiście w opisie, żeby sobie go obejrzeć na swoich komputerach, telefonach, tabletach, laptopach, czy na czym tokolwiek oglądacie. I oba te newsy nadesłał Garfield, za co mu bardzo dziękuję i pozdrawiam. I jeszcze jeden dość ciekawy news znalazłem w tym tygodniu. Słuchajcie, popularny YouTuber z GTA Inter poinformował, że nowa odsłona Grand Theft Auto może być najdroższą grą wideo, jaką kiedykolwiek stworzono, prawdopodobnie osiągając ponad miliard, tak, miliard dolarów całkowitego kosztu, twierdząc, że ta operacja na początku wydatków tutaj na rozwój, marketing została przeznaczona oraz inne wydatki związane z wydaniem gry. Dla tych, którzy śledzili postępy GTA 6, czy tak śledzili, no to nie jest oficjalne oczywiście, nie? Tylko jakby tutaj wszystkie przecieki. Nie jest zaskoczeniem, że koszty rozwoju gry mają być astronomiczne, tak? Kwoty są spore, tak? Według wideo Intera sam budżet na rozwój gry to prawdopodobnie co najmniej 250 milionów dolarów. Liczba ta może wzrosnąć oczywiście jeszcze bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę szeroko zakrojone wydatki na marketing, promocje i inne tutaj powiązane wydatki z tym wszystkim. Pomimo oszamiających liczb, Rockstar Games no nie jest obcy inwestowaniu na wysokie stawki. W końcu no firma zgarnęła ogromne zyski z szalenie udanego GTA 5 i GTA Online, jeszcze bardziej w sumie. W rezultacie Rockstar jest dobrze przygotowany do tej radzenia sobie z ryzykiem finansowym związanym właśnie z rozwojem tak ambitnego i dużego projektu, jakim jest właśnie GTA 6. Niemal jednak Inter ostrzega również, że wysokie koszty związane są z tworzeniem GTA 6 wiążą się z znacznym ryzykiem, tak? Jeśli gra nie spełni tych oczekiwań fanów i tej krytyki, Rockstar może mieć problem ze zwrotem zainwestowanych środków, tak? Ten niepokój jest jednak łagodzony przez ogromne oczekiwania związane z grą i na duży hype, który gra wokół siebie ma. Nawet przy minimalnych tych aktualizacjach i komunikatach strony Rockstar Games emocje związane z GTA 6 no wciąż rosną, tak? To strasznie pokazuje, sugeruje nam, że no gra nie powinna mieć problemów z sprzedaży, wygenerowaniem sprzedaży, ze sprzedażą kopii na samym starcie. Niezależnie od jej odbioru w momencie premiery. Potencjalny sukces finansowy GTA 6 jest dodatkowo wzmocniony przez plany Rockstar dotyczące kompleksowej kampanii promocyjnej, która mogłaby konkurować, a nawet przewyższyć właśnie tą z GTA 5. Pokaźny budżet firmy na GTA 6 ma również przyspieszyć zaangażowanie Rockstara w jakości i dbałości o szczegóły. Firma słynie ze skomplikowanego budowania światów, skomplikowanego projektowania gier, co często wymaga dłuższych cykli rozwoju. To zaangażowanie, w jaki sposób Rockstar tworzy gry, czyni go lidera w branży. Mając tysiące pracowników na liście płac, Rockstar Games musi również brać pod uwagę bieżące koszty, tak, sprzętu i wynagrodzeń. Im dłużej tworzą te GTA 6, tym wyższe będą wydatki oczywiście. Przyczyniając się do ogromnego budżetu, pomimo tej presji finansowej, Rockstar wielokrotnie udowadniał, że może dostarczyć przełomowe tytuły. No oczywiście nie znamy premiery, daty premiery GTA 6, to jest u nas ciągle tajemnicą owiana. Zarówno fani, jak i znawcy branżowi mogą spekulować na temat potencjalnego wydania gry i mówimy tu o maju, ale to oczywiście nie jest nic pewnego, chociaż delikatne liczby stojące za jego rozwojem i marketingiem mogą nigdy nie zostać ujawnione oczywiście, bo to może być tajemnica. Jasne jest, że Rockstar Games jest gotowy dodać znacznych inwestycji do swoich flagowych marek, tak jakim jest Grand Theft Auto chyba na chwilę obecną, bo Red Dead no to tak, też fajna gierka. No oczywiście dopiero po premierze dowiemy się, czy GTA 6 stanie się najdroższą grą w historii, gier, jakie stworzono, tak? Jednak fakt jest taki, że możliwość jest dyskusyjna, mówimy tu o niesamowitych oczekiwaniach i wysokiej stawce związanej z jej jakby wydaniem. We świecie gier wszystkie oczy są na Rockstar Games,
które przesuwa się naprzód z rozwojem tego, co może być najbardziej ambitnym projektem do tej pory. Ponieważ odliczanie do premiery GTA 6 nadal trwa, fani z niecierpliwością czekają na wszystkie wieści aktualizacji od Rockstar Games. Z tak ogromnym budżetem i ciężką pracą, no oczekiwania są wysokie. GTA 6 na pewno zapewni jakby tej przełomowy moment w branży gier, tylko czas pokaże, czy spełni oczekiwania i wyznaczy nowy standard dla przyszłych gier wideo. A jakie są wasze oczekiwania względem GTA 5? Dajcie znać w sekcji komentarzy oczywiście. Jak pisaliście wielokrotnie, że oczekiwania są za duże, dużo rzeczy nie było mówionych, to tak, ja to oczywiście rozumiem. Trzymam to wszystko z dystansem, ciągle mówię, że to, co mówię w tych odcinkach, to jest spekulacje, oczekiwania, tweety, także nie bierzcie tego na poważnie, tylko traktujcie to jako ciekawe informacje, po to ten kanał został stworzony, żeby wam takie je przesyłać, przynajmniej raz w tygodniu, jak nie częściej lub też rzadziej. Myślę, że wam się to spodobało. Jeśli tak, to oczywiście łapka, komentarz, subskrypcja, Discord macie w opisie. No i co? Widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie na kanale. Był z wami Siejson, na razie, cześć, następnego.